Cześć! Jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur i prace plastyczne, zasubskrybuj nas. Dzięki! Afryka Kazika to powieść Łukasza Wierzbickiego oparta o prawdziwej historii Kazimierza Nowaka, który przemierzył Afrykę rowerem. Znajdziemy tu wiele niebezpiecznych niekiedy przygód i cenne spostrzeżenia dotyczące świata. Rozdział pierwszy. Krzyś z mamą odbierają dziadka z pociągu ekspresowego stojącego na stacji Warszawa Centralna i wspólnie ciągną jego zieloną, wielką walizkę do hali dworcowej. Tam spotykają ludzi patrujących się w pustą ścianę na wprost wejścia głównego na dworzec i wyglądających jakby na coś czekali. Spośród zebranych byli rowerzyści, ludzie z mikrofonami, kamerami, a także zwykłe gapie. Nagle pojawił się elegancki, niewysoki starszy pan i pozdrowił ludzi z daleka. Okazuje się, że to Ryszard Kapuściński, znany reporter i pisarz, który miał odsłonić pamiątkową tablicę w kształcie konturów Afryki. Przez tablicę biegnie linia ilustrująca szlak podróży Kazimierza Nowaka. Chłopiec, by widzieć całe wydarzenie, stanął na walizce dziadka, chwytając go jednocześnie za ramię, by nie stracić równowagi. Dziadek obiecał Krzysiowi poszukać w domu książki o jego przygodach. Zaraz po powrocie do domu ściągają z półek książkę Afryka Kazika. Kupiec od razu rozpoczyna czytanie pierwszego rozdziału pod tytułem RUSZAM DO AFRYKI. Rozdział drugi RUSZAM DO AFRYKI Pozostało pięć minut do odjazdu pociągu, o czym przypomina przeciągły gwizd pociągu. Za chwilę nasz bohater Kazimierz Nowak wyruszy z poznania w kierunku Afryki z rowerem. Już jako dziecko uwielbiam słuchać historii o dalekich krajach, egzotycznych przygodach. Teraz zarabia pisząc artykuły i robiąc zdjęcia do gazet, zna języki obce. W trakcie swojej podróży słyszał wiele o Afryce i marzył o egzotycznych przygodach. Robert był zawsze jego kompanem w podróżach, dlatego postanowił zabrać go i na tę wyprawę. Na dworcu żegnają go dzieci i żona Marysia, która prosi o pisanie listów z podróży. Synek chciałby dostać zdjęcie lwa, zaś córka małpka. Rozdział trzeci. Noc na pustyni. Pociąg jechał cały dzień i całą noc, a pierwszy przystanek miał w Rzymie. Stąd Kazik wyprawił się rowerem do pobliskiego Neapolu, a stamtąd statkiem zamierzał wyprawić się do Afryki. Myślał o czekających go niebezpieczeństwach i przygodach. Na okręcie bujającym na prawo i lewo Kazik dostał choroby morskiej. Cały rejs spędził zatem w kajucie na łóżku. Dlatego cieszyło go postawienie stopy na stałym lądzie. Wyruszył na swym rowerze ochoczo. Droga, która niestety skończyła się zaraz za miastem, krótko otoczyła go pustynia a koła roweru zapadły się w piasku. Na dodatek zaczęła się wichura, więc mężczyzna postanowił ją przeczekać. Ustawił namiot, rozpalił ognisko i zagotował wodę na herbatę. Ułożył się do snu słuchany wycie wiatru pośród skał. W środku nocy obudziło go szczękanie własnych zębów zimna. Namiot odfrunął, zabrany przez wiatr i zatrzymał się dopiero na kolczastych krzakach. Kazik próbował znowu zasnąć, ale obudziło go drapanie. To był mały skoczek pustynny, który usiłował zrobić sobie legowisko z koca podróżnika, a ostatecznie zasnął zawinięty w kłębek na jego brzuchu. Rano na pożegnanie skoczek dostał garść orzechów. Zaczął je chrupać w pośpiechu, bo na pustyni każde pożywienie jest na wagę złota. Rozdział czwarty. Wojownicy. Z każdym dniem wędrówki autorowie ubywało zapasów jedzenia. Wreszcie skończyły się skromne zapasy. Kazik nie miał co jeść. W skórzanych workach skończyła się też woda. Kazik zaczynał się martwić, jak przeżyje najbliższe dni, bo do oazy było daleko. Bał się też groźnych wojowników pustyni, bowiem na tych terenach można było się na nich natknąć. Nagle spotkał groźnych jeźdźców o ciemnych twarzach, którzy pędzili ku niemu na wielbłądach. Otoczyli oni Kazika, krzycząc jeden przez drugiego, a każdy trzymał w dłoniach broń. Najgłośniej krzyczał dowódca, który wymachiwał największą ze wszystkich strzelbą. Wędrowiec się z nim przywitał i przedstawił oraz oświadczył, że nie ma broni. Dwóch mężczyzn zaczęło przeszukiwać bagaż Kazika. Gdy nagle okazało się, że zamiast broni podróżnik ma tylko starą siekierę do ścinania gałęzi na ognisko, wojownicy zrozumieli, że Kazik nie ma złych zamiarów. Niespodziewanie uzupełnili oni zapasy jedzenia i wody podróżnika. Otrzymał od nich makę, daktyle, liście, herbaty i cukier. Kazik chciał im podziękować za nieoczekiwany podarunek, ale oni szybko zniknęli. Kazik stwierdził, że niedawno sam podzielił się jedzeniem ze skoczkiem pustynnym, a teraz spotkał ludzi, którzy pomogli mu, oferując wodę i jedzenie. Nauczył się, że wojownicy pustyni w rzeczywistości wcale nie są tacy groźni, jak w tych wszystkich strasznych historiach, które się o nich opowiada. Rozdział 5. Ciemne okulary Kasik znajdował się na pustyni, gdy zaczął tracić ostrość widzenia. Z trudem dotarł do najbliższej oazy, wołając o ratunek. Jacyś ludzie wybiegli mu na spotkanie, ale on już niczego nie widział. Zaprowadzono go do gabinetu doktora. Lekarz posmarował oczy lekarstwem, założył bandaże i wytłumaczył, że to częsta na tych terenach choroba powstająca od odbijania się słońca od białego piasku. Doktor podarował kasikowi okulary przeciwsłoneczne, radząc, żeby zawsze je zakładać, kiedy świeci słońce. Kazik po dwóch dniach odzyskał wzrok i mógł kontynuować podróż. Odtąd zawsze już pamiętał, żeby zakładać ciemne okulary i chronić wzrok przed ostrym, afrykańskim słońcem. Rozdział szósty. Kazik dotarł do Egiptu. Spotkały go tam dwie nieprzyjemne przygody. Pewnego wieczoru rozglądał się za miejscem na rozbicie namiotu, gdy poczuł uderzenie w plecy. Odwrócił się i spostrzegł, że miejscowy jaszek, myśląc pewnie, że Kazik wiezie w bagażu skarby, wymachiwał kijem. Odgonił złoczyńca pompką od roweru, by bronić się przed kolejnymi ciosami. Męczony Kazik dowlókł się nad rzekę i rozbił obóz. Przygotował sobie jedzenie, a korzystając z wolnej chwili, kiedy gotowało się mleko, zabrał się do naprawienia dziurawej opony w rowerze. Niestety w tym czasie miejscowy kocur zakradł się do obozu i porwał Kazikowi kolację. Podróżnik musiał zadowolić się mlekiem i owocami. Następnie Kazik usiadł przed namiotem, by napisać list do rodziny. Obserwował ptaki wędrowne i poprosił buciany o pozdrowienie rodziny w Polsce. Rozdział siódmy. Tajemnicze bębny. Podróżując dłużniej Kazik dotarł do odciętej od reszty świata krainy siluków, mieszkających na wyspach pośród bezkresnych bagien. Ujrzał tam myśliwych polujących na dzikie ptactwo i poprosił o wskazanie drogi do wioski ich boca przez bagna. Myśliwi polecili mu zostawić rower i udać się za nimi. Ruszyli gęsiego przez bagna, idąc uderzali w wodę oszczepami, bowiem wszędzie było pełno krokodyli. Wieczorem mocno dawały się we znaki komary. Dopiero miejscowa staruszka zlitowała się nad odganiającym się od odwadów Kazikiem i podsunęła mu smarowidło otraszające komary, ale Kazik wolał użyć raczej dymu z ogniska, bowiem mikstura strasznie cuchnęła. Po spędzonej na bagnach nocy w końcu rano dotarli do wodza, który Kazika przywitał serdecznie. Stwierdził, że od rana czekał na samotnego podróżnika z Polski. Kazik był zdziwiony tym, że wódz posiada takie informacje, ale okazało się, że to tamtamy, wielkie bębny, na których wieczorem wystukiwali rytm przewodnicy Kazika, przekazali te informacje. Wódz wiedział nawet o tym, że wczoraj Kazikowi dokuczały komary. Przez kilka dni Kazik wypoczywał w wiosce wodza, robiąc sobie przerwę w podróży. Na pożegnanie wódz podarował Kazikowi dwie włócznie, których jego plemię używa do polowań. Wódz życzył Kazikowi, by włócznie ochraniały go przed dzikimi zwierzętami na szlaku. Obiecał też podróżnikowi, że wieczorem uderzą w bębny i przekażą tym sposobem prośbę, by wszystkie wioski, do których Kazik zawita, udzieliły mu gościny. Rozdział ósmy. Król zwierząt. W tropikalnym lesie Kazika zaskoczyła noc. W gęstwini trudno mu było znaleźć miejsce na ustawienie obozu. Wszędzie, bowiem znajdowały się splątane zarośla. Szedł zatem przy świetle księżyca, nagle usłyszał szelec. Zagrodził rowerem ścieżkę. W ciemności dostrzegł tajemniczy kształt, który zbliżał się do niego. Wówczas Kasik przypomniał sobie o włóczniach podarowanych przez wodza. Jedną z nich oparł o rower, drugą ścisnął w dłoniach i skierował w stronę tajemniczej sylwetki. Okazało się, że to lew. Który skoczył na kazika. Podróżnik poczuł uderzenie i upadł na ziemię. Przez chwilę leżał bez ruchu, nie wiedząc, co się stało. Okazało się, że ostrza, podarowane przez wodza, ostraszyły zwierzę. Lew skoczył, bowiem natrafił na ich ostrza i uciekł. Kazik cieszył się, że wyszedł z tej przygody w jednym kawałku. Pomyślał też o synu, który prosił go, by przywiózł mu z Afryki zdjęcie lwa, podczas gdy on martwił się tylko o uratowanie życia i nie wyciągnął z torby aparatu fotograficznego. Rozdział dziewiąty. Złotodajna rzeka. Słonie są wystarczająco silne, by przejść przez dżunglę. Nie potrzebują ścieżek, mogą wydeptywać własne. Małpy też nie potrzebują dróżek, bo skaczą z drzewa na drzewo. A gdy chce im się pić, zwieszają się z drzewa i piją wprost z rzeki. Kazik potrzebował jednak dróg. Jedno z nich, wydeptaną przez słonie, dotarł nad rzekę, do obozowiska ludzi zajmujących się wydobyciem złota. Tamtejszy inżynier, zarządzający kopalnią złota, opowiadał mu o bryłkach złota, które można na miejscu znaleźć. Kazik uważał, że lekarstwa i jedzenie mają w tych stronach większą wartość, bo kiedy zachoruje, złoto go nie wyleczy, a kiedy będzie głodny, nie będzie mógł go zjeść. Podziękował inżynierowi i opuścił obóz, myśląc, że choć w dżungli jest pełno niebezpiecznych zwierząt, to on lepiej się czuje w otoczeniu przyrody niż z ludzi. Rozdział 10. Zupa W jednej z wiosek Kazika spotkała niezwykła przygoda. Właśnie zbliżał się wieczór i podróżnik był już bardzo głodny. Nagle ogromna chmura przesłoniła słońce, a burczenie, które słyszał, wcale nie dochodziło z jego brzucha. Tu nadradzyło stado szarańczy, a z chat nagle zaczęli wybiegać ludzie z koszami i garnkami i łapali te owady. Następnie napełnione garnki postawili nad ogniem, blali wodę i zaczęli gotować szarańczy zupę. W zupie znajdowały się nie tylko szarańcza, ale i inne żyjątka – gąsienice, mrówki, myszy oraz ślimaki. Wszyscy ustawili się w kolejce po zupę i jedli ją ze smakiem, a kiedy kucharka zaproponowała takie posiłek Kazikowi, ten odmówił. Dostał jednak jajka, sam zerwał z drzewa bananowca kiści bananów i ugotował sobie zupę z jajek i bananów. Rozdział 11. Polowanie na słonia. Kazik dalej wędrował przez dżunglę z rowerem, a było to wyzwanie, bowiem wciąż drogę zagradzały zwalone pnie drzew lub zapadał się w puszystym mchu. Przedzierając się przez leśny gąszcz, poczuł zapach dymu, a wśród gałęzi dostrzegł chatki. Zaczął zbliżać się do osady, kiedy podbiegła do niego gromada dzieci. Zapytał więc, czy w wiosce są jacyś dorośli i okazało się, że ma właśnie do czynienia z dorosłymi. Kazik zrozumiał, że trafił do wioski pigmej, małych ludzi o czarnej skórze, którzy noszą ubrania z liści i żywią się zwierzątkami, które upolują. Pigmeje byli bardzo gościnni. Zaprowadzili go do jednej z chatek, w której mógł schronić się na noc, a rano zabrali go na polowanie na słonie. Polowanie powiodło się i mieszkańcy mieli zapewnioną żywność na wiele tygodni. Kobiety przyniosły z dżungli jeszcze kolorowe grzyby i zjadły rękoma kolację ze słoniowego mięsa pieczonego nad ogniskiem i grzybów. A na deser podróżnik poczęstował pigmeów solą, którą oni uznawali za wspaniały deser, w przeciwieństwie do dzieci w Polsce, które uwielbiają raczej cukier. Rozdział 12. Na targowisku. Kazik dotarł do Usumbury, stolicy Rwandy. Na wielkim placu pośrodku miasta zlokalizowane było targowisko. Było tam wesoło, grali grajkowie, tancerzy, skakali, a widzowie wrzucali muzykantom jedzenie do worka jako zapłatę za ich popisy. Na targu praktykowano handel wymienny i nie używano pieniędzy. Kupiec tłumaczył, że pieniądze nie mają sensu, skoro ludzie w tym rejonie świata nie noszą ubrań i nie mają kieszeni. Kazik wymienił swój stary zegarek na korale dla żony, a od zachwyconego kupca dostał jeszcze piękną bransoletkę wykonaną z drzewa hebanowego. Rozdział trzynasty. U króla arwandy. Następnego dnia Kazik dotarł na dwór króla arwandy. Został zaproszony do pałacu, do salonu udekorowanego skórami afrykańskich zwierząt. Przywitał się z królem mutara i został zabrany na przejażdżkę limuzoną po ogrodach. Król był smutny. Trapiło go, że ludzie w jego kraju nie są szczęśliwi i stale się kłócą, a on nie potrafi ich pogodzić. Król wyznał mu też, że chętnie, tak jak Kazik, ruszyłby w podróż, ale jest odpowiedzialny za swoje królestwo. Na pożegnanie król zamieścił wpis księdze Kazika, posługując się złotym piórem. Rozdział czternasty. Śnieg w Afryce. Kazik odwiedził najpiękniej położoną afrykańską wioskę Beni. Postanowił zatrzymać się mniej niej na kilka dni i odpocząć. Kiedy zosiedział wieczorami przed chatą, użyczoną przez mieszkańców, i popijał sok z bananów, spoglądał na majaczącą na horyzoncie wysoką górę z białym szczytem Utoru Wenzori, najwyższy szczyt gór księżycowych. Miejscowi powiedzieli Kazikowi, że wspinaczka na szczyt trwa trzy dni i jeszcze nie było na tej górze ekspedycji z Polski. Kazik stwierdził, że zatem czas zdobyć górę. O poranku wyruszył na szczyt z ekipą. Drugiego dnia wspinaczki dotarli do miejsca, w którym ziemię pokrywał śnieg. Kazik był zachwycony widokiem śniegu, ale trakarze stwierdzili, że wyżej nie pójdą bez budów. Podmrożą sobie stopy. Kazik zgodził się wrócić do wioski. Wytłumaczył, że wejście na szczyt nie było dla niego najważniejsze. Wolał po prostu zobaczyć śnieg, który kojarzył mu się z Polską, a przyniesiono w manierce kulę śnieżną wrzucił sobie do soku bananowego. Rozdział 15. Remo i jego przyjaciele. Kazik zakupił u miejscowego kupca strzelbę dla obrony przed dzikimi zwierzętami, a następnego dnia udał się na polowanie, żeby ją wypróbować. Chciał też zdobyć coś do jedzenia dla mieszkańców wioski Beni. Nagle Kazik usłyszał wołanie chłopca o imieniu Remo, proszącego o ratunek. Podróżnik ruszył w kierunku, skąd dobiegał krzyk. Kiedy ujrzał biegnącego przez las chłopca, malec powiedział, że wielki wąż porwał jego pieska. Kazik strzelił do węża i tak upolował pytona, a jednocześnie ocalił pieska. Podróżnik zaprowadził chłopca z pieskiem i kozą do wioski, żeby malec był bezpieczny wśród ludzi. Okazało się bowiem, że Remo mieszka w lesie sam, a kiedy jest głodny, pije po prostu mleko kozy. Rozdział XVI Boże Narodzenie na pustyni. Przyszedł Gruziń, a Kaziek obozował na pustyni kalahari. Mimo to podróżnik postanowił, że święta Bożego Narodzenia go nie ominą. Ze sznurka oraz zdjęć i pamiątek otrzymanych w trakcie podróży przygotował ozdoby i zawiesił je na rosnącym obok namiotu afrykańskim drzewku kawałka drewna wystrugał aniołka i zawiesił go na najwyższej gałązce. Z mąki, rodzynek i orzechów upiekł na ogniu placek. Gdy zobaczył pierwszą gwiazdkę, zjadł uroczysty posiłek i zaśpiewał kolędę w śródnocnej ciszy. Zwabiło to pawiany, które ciekawie przyglądały się choince. Kazik stęskniony za Polską pisał listy i świąteczne życzenia dla bliskich. Reszki świątecznej uczty zjadły z apetytem surokatki. Rozdział 17. Uratowany przez żirafę. Kazik nad rzeką Krokodylą poważnie zachorował. Dostał wysokiej gorączki i przez cztery dni oraz cztery nocy leżał w namiocie. Nie miał sił nawet zrobić sobie herbaty. Pił po prostu wodę z rzeki, osłodzoną cukrem. Był głodny, ale nie miał nic do jedzenia. Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta przygoda, gdyby do jego obozu nie przybyli jacyś ludzie. Nakarmili chlebem oraz owocami i napoili kazika herbatą, a także rozpalili ognisko. Zdumiony Kazik dowiedział się, że uratowały go żyrafy. Przybysze należeli do ekipy naprawczej i zjawili się w tym rejonie tylko dlatego, że żyrafy uciekając przed rapiżnikami uszkodziły linie telegraficzne. Dlatego spakowali rano narzędzia i wyruszyli na poszukiwania miejsca awarii. W ten sposób natknęli się na obozowisko Kazika. Rozdział 18. Na krańcu świata Kazik pędził rowerem z góry na południowy kraniec Afryki, aż zobaczył rozciągający się przed nim bezkresny ocean. Spełnił swoje marzenie. Przejechał Afrykę z północy na południe. Wieczorem rozbił namiot na skalistym przylądku i zasnął ukołysany przez szum far rozbijających się o skały. Rankiem obudziły go głośne morskie ptaki krążące nad przylądkiem. Spotkał też surokatki. Zaniepokojony obcym osobnikiem, Kazik zrozumiał, że jest tu tak naprawdę jedynie gościem, że czas wracać do domu. Postanowił teraz udać się przez całą Afrykę do Polski. Stwierdził też, że powrót do domu to najprzyjemniejsza część podróży. Rozdział 19. Mokradła. Kazik przemieszczał się wieczorem przez sawannę. gdy poczuł, że coś miękkiego nadepnął. Rozległo się bulgotanie i zaczął pogrążać się wraz z rowerem w bagna. Był w prawdziwej opresji. Odrzucił strzelbę i aparat fotograficzny, ale zamiast wydobyć się z bagna, coraz bardziej się w nie zanurzał. Nadeszła noc. A on po pas zanurzony był w gęstej mazi, a nad nim unosiła się chmara komarów. Kazik miał na szczęście zapałki i podpalił trochę suchych traw, a wywołany w ten sposób nieduży pożar osuszył mokradło na tyle, że krok po kroku Kazik zdołał się wydostać. Jednak jego rower nadal tkwił w bagni i Kazik musiał wyciągnąć go za pomocą paska ze spodni. Rozdział 20. WIO. Kazik zastanawia się, czy jego rower wytrzyma drogę powrotną. Z każdym dniem bowiem coraz gorzej działał. Kiedy kazik dotarł do gospodarstwa położonego na wzgórzu, wydawało się, że rower ostatnim sił się dotoczył. Kazik przedstawił się wychodzącemu na spotkanie gospodarzowi i co dziwne, okazało się, że nie tylko czytał o kaziku w gazecie, to jeszcze on sam nazywał się Wiśniewski i również przyjechał do Afryki z Polski, by hodować owce. Rodak doradził podróżnikowi, żeby dalej pojechał koniem, wierzchowcem o imieniu Ryś. Kazik nigdy w życiu nie siedział na koniu i miał pewne problemy z nauką jazdy konnej. Jednak nie było innego wyjścia, bo rower się rozpadł na części. Rozdział 21. Wodobój. Kazik uświadomił sobie, że rower nigdy nie czuł pragnienia, a konie nie tylko musiały się napić, ale też szybko się męczyły. W pewnym momencie konie, ryś i kowboj zatrzymały się i nie chciały ruszyć dalej. Okazało się, że przed nimi na drodze stoją lwy. Konie były bardzo przestraszone, a kiedy lew ryknął, kowboj pognał do puszu. Kazik na popędził za nim, nie chciał bowiem, by pierwsze dopadły go lwy. To była kolejna różnica w porównaniu z rowerem, który nie boi się dzikich zwierząt. Cała sytuacja jednak skończyła się szczęśliwie i rumaki wkrótce dotarły do wodopoju. Rozdział 22. Zielony staruszek Wieczorem Kazik rozbił namiot w buszu i zrobił prowizoryczną zagrodę suchych gałęzi cierniowych dla ochrony przed dzikimi zwierzętami. W takiej zagrodzie nawet jego płoche konie czuły się bezpiecznie i spokojnie jadły trawę. Podróżnik rozpalił ognisko, by przy takim świetle pisać listy do rodziny. Po jakimś czasie słyszał różne dźwięki, Pośród których rozpoznał ludzkie kroki. Okazało się, że w stronę obozu zmierzał zgarbiony staruszek z długą siwą brodą, po czym usiadł przy ognisku. Kiedy Kazik się przedstawił, staruszek wyznał, że jest poszukiwaczem złota. Podróżnik poczęstował go herbatą, a przybysz pokazał mu kilka grudek złota, zawiniętych w brudną chustkę. Staruszek stwierdził, że to jego skarb i nikomu nie pobiegł, gdzie go znalazł. Pytał też Kazika, czy on też poszukuje złota, ale podróżnik wytłumaczył mu, że jest reporterem i interesują go zwierzęta i krajobrazy. Staruszek jednak nie chciał uwierzyć, że ktoś może nimi szukać złota. Popijał gorącą herbatę i wciąż twierdził, że zna miejsce, gdzie jest złoto, ale nikomu go nie wskaże. W końcu odszedł w noc. Podróżnik żałował, że poszukiwacz nie został z nim na noc, mimo propozycji, ale ostatecznie stwierdził, że pewnie staruszek bał się o swoje złoto. Rozdział 23. Pożegnanie z koni. Kazik wędrował cały dzień. Pod wieczór dotarł do plantacji malowniczo położonej nad brzegiem rzeki. Zapytał farmera o paszę dla koni. Mężczyzna życzliwie stwierdził, że uprawia kukurydzę, ananasy i bananowce, zatem znajdzie się u niego mnóstwo paszy dla koni. Oprowadził podróżnika po swojej plantacji, wytłumaczył Kazikowi, że za rzeką Lulua rozciąga się bezkresna kraina bez dróg, za to porośnięta gęstą dżunglą i konie nie zdołają tamtędy przejść. Podróżnik postanowił, że w takiej sytuacji popłynie dalej łodzią z biało-czerwoną flagą na maszcie. Od mieszkających blisko tubylców kupił dwa czółna, połączył je ze sobą i przymocował do nich zbitą z desek budkę, by chronić się w niej przed komarami. Nazwał swój stateczek Poznań. Pożegnał się ze swoimi konikami, kowbojem oraz rysiem i zostawił je pod opieką farmera, który się nimi zaopiekuje i jedzenie na pewno im nie zabraknie. Rozdział 24. Żegluga. Kazik płynął spokojną rzeką przez dżunglę, odbijając się co pewien czas wiosem od brzegu. Tuż przed łodzią widział olbrzymie krokodyle i ciekawskie hipopotany, które usiłowały zaglądać do środka. Na szczęście, poznań omijał wszystkie przeszkody i zdradliwe rzeczne. Kiedy zbliżał się wieczór, Kazik przycumował łódź do drzewa rosnącego przy brzegu i postanowił złapać rybę. Jako przynętę wykorzystał denerwującą go muchą i po kilku minutach udało mu się złowić złocistą rybkę. Kiedy zadowolony podróżnik chciał ją przyrządzić, ona przemieniła się w syczącą na niego kolczastą kulę z zębami i uciekła do rzeki. W wodzie znów zmieniła się w piękną złotą rybkę. Kazik z żalem pomyślał, że oto uciekła jego kolacja. Musiał zadowolić się sucharami. Zmęczony wrażeniami Kazik położył się w kajucie, a gdy zasypiał, wspominał miniony dzień. Rozdział dwudziesty piąty. Rozbitek. Podróżnik dalej przemieszczał się wodą z nurtem rzeki. W pewien czas dobijał do brzegu, by uzupełnić na lądzie zapasy. Owoc albo rybę na kolację. Wszyscy się zwykle dziwili, bowiem w tych stronach jeszcze nie widzieli białego człowieka. Pewnego dnia spotkał kapitana dużego statku handlowego, który był zaskoczony taką jednostką pływającą jak Poznań. Przestrzegał też kaźika przed wielkimi wirami wodnymi, którym nie da rady, bowiem toną przez nie nawet duże statki. Kazik był jednak przekonany, że sobie poradzi. Kolejnego dnia rozpętała się burza, a wichura przemieniła spokojną dotąd rzekę. Fale gnały łódkę. Nagle potężny wir wyrwał Kazikowi wiosło z rąk, a fale zaczęły wlewać się na pokład. Kazik bał się, że łódka się przewróci, a on wpadnie z całym bagażem do spienionej rzeki. Wreszcie ujrzał ląd, a rozpędzona łódź zaryła w piaszczysty brzeg. Zaś Kazik wyleciał z niej i wylądował na mokrym piasku. Wszędzie dookoła leżały bagaże, teraz przemoczone. Kazik stwierdził, że w trakcie tej wyprawy, był już rowerzystą miejscem żeglarzem, a teraz został rozbitkiem. Rozdział 26. Wyspach i Kazik postanowił rozbić namiot i odpocząć po tej przygodzie z burzą. Wyciągnął czółno na brzeg, rozłożył przemoczone bagaże i ubranie na trawie, by wyschły, a on sam udał się na obchód okolicy. Okazało się, że utknął na bezludnej wyspie, leżącej w samym środku wzburzonej rzeki. Poczuł się niczym król nowo odkrytego lądu. Wreszcie znużony ciężkim dniem ułożył się do snu i od razu zasnął jak kamień. W środku nocy zbudziło go krząkanie i parskanie. W świetle latarni dojrzało gromadę hipopotamów zmierzających ku obozowisku. Podróżnik uciekł przed nimi na drzewo, bowiem kiedy hipopotamy się zdenerwują, potrafią być niebezpieczne. Zwierzęta porykiwały do siebie buszując w obozie podróżnika, a jeden z hipopotamów chwycił aparat fotograficzny i biegał z nim dookoła drzewa. Bezludna wyspa okazała się być zamieszkała przez stado hipopotamów. W końcu Kazik usnął, a obudził go dopiero plusk wody. To hipopotamy. Rankiem wracały do rzeki. Kazik zszedł z drzewa i znalazł swoje rzeczy w nieładzie, porozrzucane wszędzie. Stwierdził, że to skandal, by w ten sposób potraktować króla wyspy. Kazik w pośpiechu spakował się, rzucił bagaże do łodzi i odpłynął, nie miał bowiem ochoty na kolejne spotkanie z hipopotamami. Rozdział 27. Miasto. Wkrótce Kazik dotarł do portu życznego Leopoldville, gdzie wywołał prawdziwą sensację. Nikt bowiem dotąd nie słyszał, by ktoś przypłynął taką drogę na takiej małej łódce. W portowym sklepie Kazik kupił stary rower, podobny do poprzedniego. Przed wyruszeniem w drogę podróżnik musiał jeszcze załatwić sprawy urzędowe. W urzędzie Polak przedstawił się i okazał paszport urzędnikowi. Ten stwierdził, że paszport jest nieważny i trzeba opłacić przedłużenie jego ważności. Kazik zapłacił resztę pieniędzy, jednak nie oznaczało to, że może wyruszyć w dalszą drogę. Urzędnik polecił mu udać się jeszcze do Urzędu do Spraw Polowań po pozwolenie na przewóz broni, następnie do Urzędu do Spraw Chorób Tropikalnych po świadectwo szczepień przeciw chorobom tropikalnym, a następnie do Urzędu do Spraw Podróżników po zaświadczenie, że jest podróżnikiem i od wielu innych urzędów. Dopiero wówczas może wrócić postępem w paszporcie. Kazik spędził dwa dni biegając po urzędach i kompletując dokumentację, ale w końcu zdobył upragniony stempel. Jak najszybciej opuścił urząd, by urzędnik nie przypomniał sobie o kolejnych dokumentach, które rzekomo są potrzebne. Podróżnik wskoczył na rower i jak najszybciej pedałował, by znaleźć się już w dżungli okalającej miasto i odpocząć od ludzi. Rozdział 28. Lektyka. Kazik kontynuował swoją podróż. Z portu Leopoldville rowerem ruszył na północ, stopniowo zaczęła się grząska, zarośnięta ścieżka, którą nie można pojechać. Kazik pchał zatem rower przed sobą i powoli przeprawiał się przez błoto. Pewnego dnia naknął się na tragarzy z pustą, bambusową lektyką na ramionach. Okazało się, że wyszli po niego i prosili, by usiadł w lektyce, a oni zabiorą go do swojego króla. Kazik podziękował za propozycję, ale stwierdził, że jest przyzwyczajony podróżować o własnych siłach i samodzielnie dotrze rowerem do stolicy. Tragarze zawrócili, a Kazik dalej szedł butnistą ścieżką. Nagle ponownie ujrzał tragarzy z lektyką. Gdy się zatrzymali, z lektyki wyszedł sam władca i przeprosił podróżnika za stan dróg w kraju. Zaproponował, że odeśle lektykę i będzie towarzyszył Kazikowi w drodze. Podróżnik stwierdził, że czuje się zaszczycony propozycją władcy. W trakcie spaceru władca opowiadał o zwyczajach panujących w jego królestwie, zanim zaś podążali ludzie z królewskiego orszaku i nieśli pustą lektykę. Rozdział 29. W krainie ludożerców. Nocne dźwięki rozlegające się w otaczającym mrocznym lesie budziły lęk w Kaziku. Szczególnie bał się ludożerców z zwanymi abalsamam pasu, o których kiedyś słyszał. Mówi się, że witają przybyszów za trutymi zatrutymi strzałami posyłającymi z ukrycia, a kiedy trucizna sparaliżuje ofiarę, przywiązują nieszczęśnika do długiej gałęzi i niosą do swoich domów w lesie, a tam wrzucają do kotła i gotują długa aż do kolacji. Nagle Kazik przeknął przeraźliwie, bowiem stał oko w oko z okrutnym ludożercą. Na wprost niego, po środku ścieżki, pojawiła się czarnoskóra postać z kolczykiem z kości w nosie i włócznią w dłoni. Zapytał ludożercę, czy on jest Abasalm pasu. Zaś ludożerca spytał, czy on jest białym człowiekiem. Kazik potwierdził, że on jest podróżnikiem z Polski, zaś nieznajomy przyznał, że jest myśliwym i przestraszył się białego człowieka, bowiem słyszał o białych ludziach straszne opowieści, m.in. o tym, jak to biali porywają dzieci i czynią z nich niewolników. Również Kazik podzielił się swoimi obawami odnośnie ich plemienia i ich zwyczajów. Okazało się, że obaj nasłuchali się nieprawdziwych historii, a myśliwy zaprosił Kazika do swojej wioski. Rozdział 30. Czarownik Kazik był gościem w wiosce Abasalm Pasu i często przesiedliwał tam w towarzystwie czarownika, który najlepiej ze wszystkich władał językiem białych ludzi i opowiadał o zwyczajach plemiennych. Kazik zaintrygowany naszynikiem czarownika wykonanym z kości i pazurów, zapytał czemu służą te ozdoby. Okazało się, że są to amulety, które pomagają leczyć, przyzywają deszcz w czasie suszy oraz odganiają złe duchy. Czarownik był jednak zmartwiony, bowiem przyznał, że nie potrafi leczyć na odległość i martwi się o chorego brata, który mieszka daleko. Nie może udać się w odwiedziny do niego, bowiem wówczas zostawiłby wioskę na pastwom złych duchów. Kazik wpadł na pewien pomysł. Zrobił zdjęcie czarownikowi stojącemu mu przed swoją chatą i wywołał je. Czarownik widząc fotografię, myślał, że to czary. Kazik zaproponował, by ustawić fotografię w drzwiach chaty czarownika, by złe duchy omijały wioskę, a sam czarownik może udać się w tym czasie do brata. Ucieszony czarownik podarował Kazikowi amulet na z piór, chroniący przed wielkim niebezpieczeństwem i zapewniający przyjaźń napotkanych na drodze zwierząt. Rozdział trzydziesty pierwszy. Ranny gepard. Kazik wspinał się na wzgórze oddzielające sawannę od rzeki, nad której brzegiem planował rozbić obóz. Na szczycie rozejrzał się dookoła i w oddali dostrzegł rodzinę gepardów szykującą się do łowów. Pożałował, że są zbyt daleko na zdjęcie, ale jednocześnie wiedział, że dzięki temu nie jest zagrożony. Szedł na drugą stronę wzgórza i rozbił namiot, a następnie zaczął rozpalać ognisko, kiedy usłyszał miauczenie, Okazało się, że był to młody gepard ranny w przednią łapę. Podróżnik wyciągnął kolec kwiący w łapie, przemył ranę mokrą chustką i opatrzył zwierzę. Później podróżnik zaczął zastanawiać się, co zrobić z rannym dzikim kotem. Wiedział, że jeśli go zostawi, ten nie będzie mógł nic upolować. Wpadł zatem na pomysł, bo używając kawałka suszonego mięsa ze swojego prowiantu, poprowadzi zwierzę w pobliże stada gepardów. Dopiero wówczas Kazik pomyślał, jakie gepardy stanowią zagrożenie dla niego. Ranny gepard dostrzegłszy rodzinę, zaczął zbiegać ze wzgórza na wstronę stada, gdy nagle zawrócił i ruszył na Kazika. Podróżnik wstrzymał oddech. Tymczasem gepard, zamiast rzucić mu się do gardła, polizał go po ręce szorskim językiem. Kazik wrócił do obozu w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Rozdział trzydziesty drugi. Karawana. Kazik znalazł się w froncie granicznym Bir Ueli, gdzie odbywał się właśnie targ zwierząt. Przecisnął się przez tłum, by zameldować się u naczelnika. Prosił go o możliwość przekroczenia granicy i udania się na północ. Naczelnik nie chciał się jednak zgodzić, tłumacząc Kazikowi, że tam roztaczała się niebezpieczna pustynia Sahara. Uważał, że samotny podróżnik z rowerem nie da rady jej przebyć. Nie weźmie ze sobą chociażby odpowiedniej ilości wody, a przejście pustyni jest możliwe tylko dla karawany wielbłądów. Kazik zdecydował, że kupi jednego wielbłąda i stworzy najmniejszą karawanę na świecie. I w ten sposób obejdzie przepisy. Kazik kupił na targu pięknego białego wielbłąda o imieniu Ueli, a następnego dnia rano załadował na grzbiet wielbłąda rower i ruszył, by pokonać ostatni etap podróży, czyli z Saharę. Kiedy Kazik opuszczał fort, widział stojącego w oknie naczelnika, który spoglądał na najmniejszą karawanę na świecie. Rozdział 33. Mądry Wielbłąd Kazik stwierdził, że podróżował już rowerem, konno, czółnym, ale jazda na wielbłądzie dromaderze była nowym doświadczeniem. Zwierzę doskonale radziło sobie na pustyni, co więcej uratował podróżnika, który uległ złudzeniu. Kiedy Kazik wspiął się na szczyt piaszczystej wydmy, ujrzał falującą w oddali wodę. Ucieszył się na myśl, że znalazł źródło, ale mimo iż pędził wielbłąda w stronę wody, ten nie chciał iść, zmartwiony Kazik usiadł na ziemi i zastanowił się. Co zrobić? Nie mógł bowiem zostawić wielbłąda samego i udać się do wodopoju. Wtem ujrzał karawanę kupców i przedstawił im swój problem. Wyjaśnił, że chce iść w stronę jeziora, ale wielbłąd uparł się, by iść w przeciwną stronę. Wówczas kupcy wytłumaczyli Kazikowi, na czym polega złudzenie optyczne zwane fatamorganą. Wyjaśnili, Że na pustyni gorące powietrze tworzy czasem obrazy, i choć wydaje nam się, że widzimy wodę lub miasto, to jedynie obraz w rozgrzanym powietrzu. Doradzili mu też zaufać Wielbłądowi Ueli, bo on wyczuje wodę z dużej odległości. Zaproponowali też, by Kazik szedł po ich śladach, a do wieczora dotrze do oazy, w której znajdzie wodę i owoce. Pocieszyli go również, że może znajduje się w odległości siedmiu dni wędrówki. Rozdział 34. Oaza. Upłynęły długie, wyczerpujące dni marszu przez Pustynię, zanim Kazik dotarł do oazy. Minął poprzecinane nawadniającymi kanałami ogrody i dotarł do centrum Oazy. Gdzie znajdowała się studnia, przy niej siedział mężczyzna, a obok niego spał stary wielbłąd. Okazało się, że to strażnik studni, który dba, by woda ze studni służyła podróżnym i utrzymywał oazę przy życiu. Jego zadaniem było pilnowanie sznura, bez którego nie udałoby się wydobyć wody z głębokiej studni. Strażnik napełnił wodą kamienne pojedło dla wielbłąda, a Kazikowi podał kubek z chłodną wodą. Podróżnik stwierdził, że ta woda smakuje lepiej niż lemoniada, a strażnik był bardzo dumny z jej jakości. Powiedział też Kazikowi, że nigdy nie podróżował. Całe życie spędził bowiem w łazie, ale każdego dnia odwiedzają go podróżni i snują opowieści o swych przygodach i o tym, co widzieli w dalekich krajach. Dzięki temu strażnik wie o świecie prawdopodobnie więcej niż niejeden jeden obierze świat. Jednak podróżnika z Polski nigdy jednak nie spotkał, dlatego Kazik podzielił się z nim opowieściami o rodzinnym kraju, o poznańskich koziołkach, smoku wawelskim czy toruńskich piernikach. Rozdział 35. Burza Piaskowa. Kazik postanowił przenocować w oazie, a rano ruszył dalej ku morzu. Wieczorem, kiedy studiował mapę, zgłosił się do niego przewodnik, który zaproponował mu swoje usługi. Kazik miał obiekcję, twierdząc, że dotąd świetnie sobie radził w podróży, ale przewodnik nalegał, tłumacząc, że ten odcinek podróży jest wyjątkowo trudny. Deklarował, że z jego pomocą Kazik dotrze bezpiecznie do Uargli i nikt tak dobrze jak on nie zna pustyni. Ustalili stawkę na 50 franków i rano ruszyli w drogę. Wkrótce przewodnik przestał nadążyć za wędrowcami. Na dodatek nadeszła burza piaskowa, której najbardziej obawiał się właśnie przewodnik, twierdząc, że są straceni. Kazik kazał przewodnikowi usiąść na wielbłądzie, a sam w chuście i okularach szedł dalej w szalejącym piasku, prowadząc wielbłąda na sznurze. Kiedy burza piaskowa ustała, okazało się, że przewodnik śpi na grzbiecie wielbłąda. Kazik doszedł do wniosku, że nie zapłaci przewodnikowi. Sam dalej prowadził swoją mini karawanę ku morzu. Rozdział 36. Dobra cena. Kazik zatrzymał się w miejscowości Wargla, która była ostatnim przystankiem w drodze do Algieru, tu musiał rozstać się z wiernym wielbłądem. Nie było możliwości, żeby wsiadł z nim na statek. Wypytał przechodzącego chłopca z wielbłądem, gdzie można doromadera sprzedać. Ten poinformował Kazika, że w mieście jest dwóch ludzi, którzy mogliby kupić wielbłąda. Jeden z nich to kupiec Brahim, który wykorzystuje wielbłądy do transportu towaru, zaś drugi to stary Ali, hodowca wielbłądów mieszkający po drugiej stronie miasta. Chłopiec stwierdził jednak, że pierwszy z mężczyzn da lepszą cenę. Kazik najpierw udał się do wskazanego kupca, ale zobaczył u niego wycieńczony Wielbłądy, smagane biczem, zmartwił się, że jego wielbłąd może być źle traktowany. Kupiec zaoferował mu sto franków, ale Kazik stwierdził, że się zastanowi. Udał się zatem do Alego, który akurat siedział przed swoją chatą i szczotkował drewnianym grzebieniem starego wielbłąda o imieniu puszek. W zagrodzie Kazik zobaczył jeszcze inne zadbane wielbłądy, które miały świeżą wodę i soczyste siano. Ali zaoperował, co prawda mniejszą cenę, zaledwie 10 franków, ale Kazik wiedział, że z Alim wielbundowi będzie lepiej. Podróżnik podziękował dromaderowi za pomoc, wiedział bowiem, że bez jego pomocy nie zdołałby przeprawić się przez Saharę. Następnego dnia, kiedy opuszczał hotel, znów spotkał chłopca, który wcześniej wskazał mu kupców. Powiedział mu, że sprzedał swojego wielbłąda za 10 franków i uważa, że to bardzo dobra cena. Rozdział 37. Turysta kiedy Kazik dotarł do Algieru, murzyło i ludzie chronili się pod parasolami przed deszczem. Kazik w trakcie wędrówki wielokrotnie za deszczem tęsknił. To też spacerował po mieście, ciesząc się z deszczu. W Algierze kupił bilet na statek do Europy. Do rozpoczęcia rejsu została godzina. Zatem Kazik postanowił udać się na ostatni przed powrotem do domu statek. Spotkał siedzącego na ławce turystę, który po zadowolonej minie Kazika poznał, że podróżnik wraca do domu. Mężczyzna zaś dopiero rozpoczynał swoją podróż terenowym automobilem. Turysta chciał odnaleźć prawdziwą Afrykę. Kazik podzielił się z nim swoimi doświadczeniami, udzielił rady, by trzymać się jak najdalej dróg automobilowych. Jeśli rzeczywiście chce zobaczyć prawdziwą Afrykę, syrena okrętowa wezwała Kazika na pokład, na którym znajdował się już jego rower. Zatem podróżnik pożegnał mężczyznę, życząc udanej i bezpiecznej podróży przez Afrykę. Kazik ruszył w drogę do domu, myśląc, że chciałby jeszcze kiedyś wrócić do Afryki. Rozdział 38. Powrót do domu. Kazik wjechał pociągiem na peron w Poznaniu. Przywitał się wylewnie z synkiem i żoną i córeczką. Synek pytał o stary rower, oglądając ten, który podróżnik przywiózł z Afryki. Rozpoczęły się liczne pytania dzieci o podróż, ale Marysia przerwała rozmowę, mówiąc, że czas do domu, gdzie czeka obiad. Kazik cieszył się, że podczas podróży zrobił tak wiele zdjęć, bo inaczej nikt by nie uwierzył, że wszystkie te przygody zdarzyły się naprawdę. Rozdział 39. dziewiąty największy skarb. Kazik odczuwał szczęście z powrotu do domu, stwierdził bowiem, że nawet podróżnik nie czuje się nigdzie tak dobrze jak w domu z rodziną, jednak trochę tęsknił za Afryką i podróżami, radził sobie z tym wychodząc na dach domu i patrząc gwiazdy. Wówczas wyobrażał sobie, że znów jest w Afryce, pośród natury. Sporo czasu Kazik spędzał, odwiedzając różne miasta, bowiem wiele osób ogląda pokazy jego zdjęć z Afryki, a ludzie lubią słuchać też opowieści o skarbach. Na jednym ze spotkań Kazik spotkał chłopca, który zapytał go o największe skarby, które podróżnik przywiózł z Afryki. Ludzie pytali go o złoto, myśliwskie trofea, ale Kazik wyznał, że najważniejsze, co przywiózł z podróży z Afryce, to wspomnienia, a największy skarb to zdjęcia oraz opowieści, bowiem w podróżowaniu najważniejsze nie jest zdobywanie bogactw, ale rzeczy, które się zobaczy i spotkania z ludźmi. Chłopczyk stwierdził, że kiedy dorośnie, również chce być podróżnikiem, ale Kazik stwierdził, że tak naprawdę chłopiec już nim jest. Bowiem przyszedł na prezentację z dzień z Afryki, zatem jest ciekawy świata i zadaje mnóstwo pytań, a kiedy ruszy w drogę i też będzie zadawał mnóstwo pytań, to spotka go coś ciekawego. Krzyś kończył czytać książkę o wyprawie Kazimierza Nowaka, kiedy do pokoju wszedł dziadek. Zapytał chłopca, czy ten podróżuje przez Afrykę. Nóg przyznał, że właśnie skończył czytać. W trakcie rozmowy okazało się, że dziadek pamiętał tamte czasy opisane w książce. Był nawet na spotkaniu z Kazimierzem Nowakiem, siedząc w pierwszym rzędzie. To właśnie pod jego wpływem postanowił, że będzie w życiu starał się jak najwięcej podróżować. Dziadek również był w Afryce, w tropikalnym lesie widział goryle i słonie oraz spotkał uśmiechniętych i radosnych życiem ludzi. Dziadek tłumaczył Krzysiowi, że Afryka to magiczny kontynent. Jednak od czasów Kazimierza Nowaka zmienił się on bardzo. Również Jadek, tak jak Kazik, uważał, że najcenniejszą pamiątką z podróży są wspomnienia. Krzyż postanowił, że też kiedyś pojedzie do Afryki, by zobaczyć na własne oczy te wszystkie zwierzęta, o których czytał.